Witam serdecznie. Chciałem ogłosić, że do szkół wraca elektrochemia, jeżeli chodzi przynajmniej o maturę z chemii. A jeżeli wraca elektrochemia, no to przy okazji wraca no, taki niepokój wśród przyszłych maturzystów, nie tylko zresztą wśród nich, być może i wśród części nauczycieli, że znowu trzeba będzie tego uczyć, a dwa wśród uczniów, że będą musieli się tego uczyć, a to jest przecież trudne. No więc wobec tego ja postanowiłem nagrać serię takich czterech filmów, już pokażę, o, czterech filmów, dwa takie z podstawami elektrochemii, żeby pokazać, że to wcale nie jest takie straszne, a przede wszystkim jak coś jest, uczy się tego źle, jest trudne, to wynika to z tego powodu, że jest to po prostu źle uczone, a nie z tego powodu, że to jest trudne. No wobec czego chcę pokazać tutaj, a zaczniemy właśnie od tego pierwszego filmu, co to jest ogniwo galwaniczne. Może wrócę jeszcze do tego slajdu tytułowego, bo tak ładnie wyglądał. Co to jest ogniwo galwaniczne, żeby pokazać, że to wcale nie jest trudne, a przede wszystkim chcę pokazać, co takiego wspaniałego jest w reakcjach redox, że w ogóle takie ogniwa pracują, a dzięki temu pracują też nasze telefony komórkowe. No dobra, no to w takim razie możemy zacząć. Tutaj fragment podstawy programowej, no niecała, ale po prostu, żeby było widać, że ta elektrochemia się pojawiła i pojawił się też ten strach. Pytanie, czy potrzebnie? Moim zdaniem nie. Co zresztą zaraz się Wam postaram pokazać. No to chodźmy. Generalnie chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w drugiej części podstaw obliczeń chemicznych, tu akurat jest okładka pierwszej, ale to wynika z tego, że druga jest na ukończeniu, nie jest jeszcze gotowa, nie jest jeszcze gotowa okładka, dlatego jeszcze jej nie pokazuję, ale za kilka tygodni będzie dostępna. Generalnie tutaj też jest elektrochemia i to, co ja tutaj mówię, jest po części właśnie w tej drugiej części elektrochemii, tak ludzkim językiem, że tak powiem, przedstawione, po prostu żeby pokazać, na czym to polega, czego nie robią zwykle podręczniki. No to ja to się postanowiłem zrobić i pokazać, skąd to się wszystko bierze. Czyli jak mówiłem, zaczniemy od tego, co to jest to ogniwo galwaniczne, a potem sobie przejdziemy dalej, bardziej taki do teorii elektrochemii, również pod takim kątem dosyć ciekawym. Reakcje metali z kwasami i amfoteryczność to już tak bardziej uzupełniająco, zwłaszcza ta amfoteryczność. Te reakcje metali z kwasami jeszcze tak nawiązują do tego bardziej wszystkiego, a ta amfoteryczność to już tak bardziej w kwestii uzupełnienia, bo też w niewielkim stopniu jest z tym związana, co mówię w filmie na przykład drugim i trzecim, więc generalnie stwierdziłem, żeby tak zamknąć, to zapraszam na taką serię właśnie czterech filmów. Ale kurczę, bo się rozgadałem, a myślę, że warto zaczynać, zanim zanudzę swoich słuchaczy. No to zacznijmy. Generalnie, jeżeli weźmiemy probówkę z roztworem ziarczanu miedzi, taki szkolny przykład, i wrzucimy tam kawałek cynku, no to zachodzi nam reakcja wypierania właśnie miedzi przez cynk. Powstaje metaliczna miedź, powstają kationy cynku, roztwór nam się odbarwia. Ale gdybyśmy się przyjrzeli, jak to w ogóle wygląda, to jak wrzucimy taką granulkę cynku do roztworu siarczanu miedzi, to jeżeli jego powierzchnia jest czysta, nie pokryta tam jakimiś tlenkami, węglanami, nie wiadomo czym jeszcze, to od razu się nam to pokrywa praktycznie czarnym nalotem. Czarnym, a nie takim kolorem, jak piszą podręczniki, że to taki różowy, miedziany i tak dalej. No bo chodzi o to, że taka bardzo drobna miedź jest praktycznie czarna. Taka bardzo drobna. Dopiero po czasie widzimy ten charakterystyczny dla miedzi kolor, no nazwijmy go miedzianym. Ale teraz pytanie, jak to zachodzi? Ja tutaj zrobiłem taki rysuneczek. Tu mamy jakiś tam obiekt cynkowy. Mamy już tutaj jakieś tam kryształki miedzi, które sobie na powierzchni tego cynku wyrosły w głąb troszkę roztworu. A tu mamy taki sobie kation miedzi. Kation miedzi. No jak zobaczymy na to równanie reakcji, to by wynikało z tego, że ten kation musi sobie przedyfundować, powędrować sobie. W ogóle słowo jon pochodzi z greckiego jonos i co oznacza? Oznacza wędrowca. Oznacza wędrowca. To zresztą warto o tym pamiętać, że słowo jon pochodzi od jonos, co znaczy wędrowiec. No więc załóżmy, że ten jon przewędruje sobie tutaj do powierzchni cynku, stąd weźmie od tego atomu dwa elektrony i tutaj się osadzi na powierzchni tego cynku. Jako kolejny atom, który na przykład wbuduje się w ten malutki kryształek. To by znaczyło, że to rośnie nam tak, odsuwając się ciągle, że te kryształki, ten kryształek był na początku, a ten jest najmłodszy i to się cały czas te starsze kryształki odsuwają. Pytanie, czy tak rzeczywiście musi być? No zobaczmy. Mamy tutaj ten atom cynku. Tutaj.
Nie? I teraz zobaczmy, jeżeli ja, on odda dwa elektrony, on odda sobie dwa elektrony, no to pytanie, czy ten kation miedzi musi po te elektrony udać się do powierzchni cynku, czy też te elektrony nie mogą sobie przepłynąć po tych właśnie kryształkach miedzi. Przecież wszystkie metale są przewodnikami elektryczności. I efekt będzie taki, że ten kation sobie wejdzie do roztworu, a ten anion tutaj ulegnie redukcji i tutaj w takim razie wynika z tego, że tutaj się osadzi na tym kryształku, czyli dalej by z tego wynikało, że te kryształki, ten kryształek tutaj jest najmłodszy, a nie najstarszy. Najstarszy jest właśnie ten, który tutaj bezpośrednio styka się z cynkiem, a ten jest tutaj z kolei najmłodszy. Ta redukcja zachodzi na odległość. Czyli z tego wynika, że ten kation nie musi się udawać do powierzchni cynku, tylko cynk mu przekaże właśnie, nazwijmy to tutaj takim niby drucikiem, tym niby drucikiem przekaże te dwa elektrony. No właśnie, przekaże te dwa elektrony. Jakbyśmy zobaczyli, jak to w praktyce wygląda, no zobaczmy tutaj, jak wygląda reakcja wypierania srebra przez miedź, czyli na pręcie miedzianym wyrasta sobie srebro, to zwróćmy uwagę na to, że to nawet widać, że to nie może rosnąć od powierzchni cynku, tylko rośnie jak roślinka. Rośliny mają stożek wzrostu. Czyli jeżeli rośnie drzewo, to drzewo nie rośnie, że od korzenia, że korzeń się dzieli i wyciska to wszystko do góry, tylko no zobaczmy, jak rosną gałązki. Jakie są przyrosty te jednoroczne. No rosną po prostu, na końcu są komórki, które się dzielą i powodują ten wzrost. To tak samo dokładnie jest tutaj, że tutaj... po prostu przyrastają te nowsze, coraz osadzają się te atomy i po prostu to rośnie coraz dalej, a kationy cynku wędrują sobie w głąb roztworu i po prostu zastępują te redukujące się kationy miedzi w roztworze, żeby wyrównać ładunek. Przechodzą coraz dalej po prostu w głąb roztworu. Czyli ani kation, ani cynk nie muszą się bezpośrednio ze sobą stykać, po prostu sobie te elektrony przepływają i przepływają coraz dalej. Coraz dalej, także kationy miedzi, no w tym przypadku miedzi z kolejnych partii roztworu, coraz dalej od tego cynku są usuwane. Oczywiście nie tylko tam, no bo przecież tutaj mogą też się redukować, które tutaj się znajdą, że przedyfundują sobie gdzieś tam skąd i na przykład tu sobie zajdzie ta redukcja. I tutaj się też jakieś rozgałęzienie na przykład zacznie tworzyć, nie? No to zresztą widać było na tym kolejnym właśnie tutaj, na tym zdjęciu, o. No dobra, ale jak już o tym mówimy i już wiemy, że ta reakcja może zajść na odległość, no to pytanie, jakbym zrobił taki myk, taką sztuczkę, że włożył tutaj drut miedziany, oczywiście przyłożył go do tego cynku, żeby ten cynk mógł przekazywać elektrony. I jaki tutaj będzie efekt? No te elektrony sobie będą po tym drucie przekazywane aż na koniec. No i efekt będzie taki, że wzdłuż tego drutu wyrosną sobie właśnie kryształki miedzi. Ale osadzą się one na tym drucie. Mogę zrobić jeszcze inaczej. Mianowicie, oczywiście jeszcze jedną rzecz dodam, że przecież elektrony no, nie wiedzą, czy płyną przez drut, czy też przez kryształek miedzi, no mają możliwość, to po prostu płyną. Tak samo te kationy miedzi, no one nie wiedzą, czy się osadzają na cynku, czy na miedzi, czy na drucie miedzianym, czy na kryształkach miedzi, które właśnie w tej chwili przed chwilką wyrosły, no one tego nie wiedzą, więc to nie ma znaczenia. Grunt, żeby był styk elektryczny, który zapewni właśnie ten przepływ elektronów. No to chodźmy jeszcze kawałek dalej, a zrobię kolejną sztuczkę. Wezmę drut zaizolowany, miedziany, na końcach tego drutu usunę izolację, tak żeby można było zapewnić tutaj styk z cynkiem, a drugi koniec, żeby sterczał w roztworze, miał kontakt z tym roztworem, a potem sobie jeszcze zrobię jeden taki malutki myczek, że jak już to ma tutaj połączenie elektryczne, to też tutaj założę izolację, no tak, niekoniecznie oczywiście taki pancerz, mogę na przykład jakąś żywicą zalać albo jakimś tam taśmą, no nieważne, w każdym razie chodzi o to, żeby tutaj nie było styku drutu z roztworem, tylko z samym cynkiem. No to efekt będzie taki, że tutaj też elektrony będą przekazywane i na końcu będą wyrastać te kryształki miedzi, właśnie na końcu drutu. No to chodźmy jeszcze dalej. A czy to musi być akurat tak? Nie, mogę to połączyć jeszcze inaczej. Mianowicie ten drut wcale nie musi
być umieszczony w roztworze z tym cynkiem. Mogę go połączyć tutaj. Wiesz, to z perspektywy elektronów nie ma znaczenia, czy one przepłyną tędy, czy tędy, bo one nie wiedzą, co jest dookoła tego drutu. I żeby to miało jakiś wpływ na to, więc też tutaj nam wyrosną na końcu tego druta, który ma kontakt z roztworem, tej części właśnie, co ma kontakt z roztworem, właśnie zaczną też wyrastać kryształki miedzi. No dobrze, czy tam musi być akurat roztwór siarczanu miedzi, bo mam drut miedziany? No niekoniecznie. A co jeśli bym taki kawałek cynku, który już mogę powiedzieć, że jest właściwie anodą, umieszczę w roztworze kwasu siarkowego i też umieszczę taki drucik. No w roztworze kwasu siarkowego nie ma kationów miedzi, ale są kationy, są protony, kationy wodoru. A zatem jak tutaj umieszczę sobie teraz właśnie ten drucik, no to zobaczmy. Znowu nam mogą kationy cynku przechodzić do roztworu, ale elektrony mogą być przekazywane poprzez miedź kationom wodoru gdzieś tam dalej. No i efekt będzie taki, że właśnie też przez ten drut sobie przepłyną te elektrony, będą nam tam redukować te kationy wodoru i efekt będzie taki, że na tym drucie miedzianym będą powstawać pęcherzyki wodoru. Będą sobie po prostu powstawać pęcherzyki wodoru. Czyli wodór wydziela się na miedzi, a roztwarza się cynk. O dziwo, no taki paradoks. To zresztą tak pracuje ogniwo Volty, jedno z pierwszych źródeł prądu, zbudowane, no przeszło 200 lat temu, teraz nie będę strzelał dokładnie w którym roku, ale koło 1800 roku, jeśli nie troszeczkę wcześniej. Bo Volta jakoś koło 1740 któregoś roku się urodził. W każdym razie to było jedno z pierwszych ogniw właśnie zbudowane przez Voltę, jedno z pierwszych źródeł prądu. No dobrze, to skoro już o tym wiemy, to jeszcze jedna sprawa. A gdybyśmy zrobili, poszli o jeszcze, podnieśli poziom o jeden poziom, poszli o jeden level do góry i zrobili coś takiego. Cynk umieszczę sobie w naczyniu z roztworem soli cynku. Miedź umieszczę w naczyniu z roztworem soli miedzi i połączę to drutem. No to tu już by chciała reakcja iść. Już by tutaj sobie chciała reakcja iść, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie idzie. No bo zobaczmy, tu już się będą chciały gromadzić ładunki. No bo tutaj się będą chciały redukować kationy miedzi, tu się będzie chciał cynk roztwarzać, więc one się już tu zaczną gromadzić troszeczkę koło tej katody, bo będą chcieć, ale nie mogą. A mianowicie wynika to z tego, że gdyby tutaj cynk się przekazał trochę elektronów, to tutaj musiałyby do roztworu przejść kationy cynku. Gdybyśmy porównali, ile mamy kationów i anionów, no to się okaże, że jak tutaj wytworzę dodatkowe kationy cynku, to mam za mało kationów, no bo roztwór musi być elektrycznie, za mało anionów, bo roztwór musi być elektrycznie obojętny. Tu z kolei miałbym nadmiar anionów, czyli ten roztwór by się naładował ujemnie wskutek ubytku kationów miedzi, a ten by się naładował dodatnie. Ładunki przeciwne się przyciągają i taka polaryzacja układu, jeden roztwór dodatni, drugi ujemny, spowodowałaby to, że te elektrony by były ściągane właśnie w stronę tam, gdzie jest za dużo ładunku dodatniego, czyli przeszłyby sobie z powrotem. No więc doszlibyśmy do stanu początkowego. Taka reakcja nie zachodzi. Tu jeszcze czegoś brakuje. Zobaczcie, przewodnik elektronów już mamy. Tutaj na górze już mamy. Ale przejdźmy kawałeczek dalej. Mianowicie, klucz elektrolityczny. Klucz elektrolityczny. Co to jest ten klucz elektrolityczny? To jest rurka, zwykle szklana, z roztworem. Może być na przykład siarczan z 6 sodu, która nam zamyka obwód elektryczny. No bo jak obwód, no obwód jest zawsze zamknięty. Jak coś jest otwarte, no to nie ma obwodu. Więc mamy sobie ten obwód i zobaczmy teraz na jedną rzecz. Górą sobie mogą płynąć elektrony od cynku do miedzi. No to sobie tam popłyną. A aniony siarczanowe, jeżeli to był roztwór siarczanu miedzi i siarczanu cynku, sobie popłyną właśnie od naczynia tego po prawej do naczynia po lewej, właśnie przez ten klucz elektrolityczny. To jest bardzo istotne, żeby w tym kluczu już były jony, żeby tam był właśnie roztwór jakiś, roztwór związku jonowego, na przykład właśnie tego siarczanu sodu. Teraz już reakcja może zachodzić, bo będą przekazywane
przekazywane właśnie te elektrony i będzie nam zachodzić takie równanie, zajdzie sobie reakcja właśnie opisana takim równaniem jak tutaj, no to co się wszyscy w szkole uczymy. Na jakiej zasadzie działa taki klucz elektrolityczny? No zobaczmy, jeżeli ja bym wziął rurkę i wypełnił ją piłeczkami ping-pongowymi, taką dopasowaną rurkę, żeby te piłeczki były praktycznie tej samej średnicy co ta rurka, tak żeby im weszły po prostu do środka. No to jeżeli bym z jednego końca wsadził jedną dodatkową piłeczkę, no to z drugiego końca mi jedna wyleci. I tak właśnie działa klucz. My nie musimy czekać, a jeszcze wrócę do poprzedniego slajdu, nie musimy czekać, aż elektrony od cynku przepłyną sobie do miedzi, bo byśmy musieli długo czekać. Szybkość poruszania się elektronów jest nieduża. Jest nieduża. Więc generalnie musielibyśmy strasznie długo czekać, podobnie na te jony. I taki układ też by no, niespecjalnie pracował, no bo po co i jak. Wobec czego jest jeszcze jedna sprawa. Jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie, jeżeli klucz zawiera już jony, no to jak tu jeden się wepcha, to tu jeden zostanie, że tak powiem, wypchnięty. I to samo jest z elektronami, bo pamiętajmy o tym, jaka jest budowa metali. Że to są rdzenie atomowe, niektórzy mówią, że kationy, ale ja z tym walczę, bo to nie są kationy, to są rdzenie atomowe. Rdzenie atomowe otoczone swobodnymi elektronami przez to, że nakładają się sfery atomowe, tych sfery walencyjne tych właśnie atomów metali. I wobec czego te elektrony walencyjne mogą się poruszać swobodnie po całym metalu. Więc korzystając z tego, że mamy już tutaj elektrony, to jest tak, jak byłby wąż wypełniony wodą. Jeżeli mam z jednego końca go przyłączony do kranu i ten wąż jest wypełniony wodą i to jak odkręcę wodę, to nie muszę czekać, aż ten wąż mi się napełni, tylko z drugiego końca od razu leci woda. I tak samo pracuje właśnie przewodnik elektryczności. Przewodnik elektryczności, czyli elektronów, dlatego jak podłączę coś do gniazdka, to mi pracuje od razu, a nie muszę czekać, aż elektrony dopiero przepłyną, bo one już tam są. To jest, drut to jest taki jak wąż napełniony wodą i podłączony jeszcze do kranu przy okazji. Czyli zobaczcie, mamy przewodnik elektronów, mamy tutaj coś, co nam zapewnia przewodnictwo elektronowe, a tutaj mamy przewodnik też ładunku, ale jonowy. Tu mamy przewodnictwo takie, nazwijmy to jonowe. No dobrze, generalnie klucz sobie tak pracuje, podobnie jak drut. Korzystając z tego zarówno drut, jak i czyli przewodnik elektronów, jak i ten przewodnik jonowy pracują na podobnej zasadzie. No dobrze, ale zrobimy jeszcze jeden myk, zanim przejdę dalej. Mianowicie, czy to koniecznie musi być metal, żeby chciał oddawać te elektrony? No zobaczcie, jeżeli zbuduję taki układ, że tu będę miał roztwór zawierający na przykład chlorek żelaza 2, chlorek żelaza 3, tutaj będzie jakiś tam roztwór chlorków, tu będę miał gazowy chlor nad tym roztworem, będę miał na przykład platynowe elektrody, połączę je drutem, znowu tu zrobię jakiś klucz elektrolityczny na przykład z roztworem, a niechże będzie NaCl w tym przypadku albo KCl, bo tu mamy akurat aniony chlorkowe, to niech będą te same. I zobaczcie, w tym ogniwie mogłaby sobie zachodzić taka, w tym półogniwie, przepraszam, taka reakcja połówkowa, która generuje dodatkowy elektron. Zabieramy kationowi żelaza 2 elektron, powstaje kation żelaza 3. I on by musiał przekazać chlorowi, cząsteczce chloru, ten elektron. No to pytanie, czy te reagenty muszą się ze sobą stykać? Reakcja redukcji chloru wygląda z kolei tak. Więc pytanie, czy one się mogą stykać, czy też nie mogą jakimś przewodnikiem metalicznym przekazać sobie tych elektronów. No mogą. Elektrony sobie popłyną górą, a nadmiarowe aniony wytworzone w tym układzie popłyną przez klucz elektrolityczny właśnie w stronę anody. Tutaj mamy po prawej akurat katodę, gdzie zachodzi redukcja, a tu mamy anodę, gdzie zachodzi utlenianie. Czyli sumarycznie zachodzi taka reakcja, zapisana w sposób jonowy, skrócony w tym... O, zapomniałem tutaj dopisać współczynników. Już to szybciutko poprawię, żeby nie było. Oczywiście tutaj powinna być dwójeczka. O, tu i tu. Żeby nie było, że tutaj jakieś herezje sieje.
No dobrze, to skoro już to wiemy, to możemy jeszcze zapisać w postaci cząsteczkowej. O, tutaj sobie już zapisałem prawidłowo, jak widać, właśnie, że zachodzi taka reakcja. Czyli reagenty nie muszą być w jednym naczyniu, nie muszą się stykać. Grunt, że jest coś, co im zapewni tę wymianę elektronów. Coś, przez co mogą te elektrony po prostu przepłynąć. No jak sobie zerkniemy na przykład w arkusze maturalne, to takie schematy znajdziemy w starych arkuszach. Myślę, że w nowszych będą zresztą podobne, ale już teraz już wiemy przynajmniej, co to wszystko znaczy. Zwróćmy uwagę na to, że ten pierwszy slajd, który pokazywałem, to, co tutaj mamy, co tak pracuje, to też jest ogniwo, tylko takie bardzo małe. Takie schematem działania zbliżone do ogniwa Volty, tylko zamiast kwasu siarkowego mamy tu roztwór siarczanu miedzi i zamiast H+ redukują się kationy Cu2+. To się nazywa mikroogniwem, czyli w takiej probówce z roztworem siarczanu miedzi, no mamy właśnie dużo takich mikroogniw. No, przełączę sobie może. Teraz powinno być OK. Gdzie jest ta myszka? Tu. Przełączę sobie i znowu przynajmniej ja będę widział, gdzie mam kursor. No dobra. To mniej więcej tyle, jeśli o to chodzi. Generalnie ogniwa można ze sobą łączyć szeregowo. Za chwilkę o tym powiem. Stąd jest właściwie ta nazwa w języku polskim. No po angielsku akurat cel to nie za bardzo do tego może nawiązuje. W każdym razie nawiązująca do łańcucha. I w takim ogniwie właśnie zachodzi reakcja redox wynikająca z różnicy potencjałów. Wynikająca właśnie z kierunek tej reakcji wynika z potencjałów. Zaraz to sobie zobaczymy. Generalnie potencjał ogniwa to jest różnica pomiędzy potencjałami budujących półogniw. To ogniwo, no bo ogniwo się zawsze składa z dwóch półogniw. No, w końcu jak półogniwo, no to dwa półogniwa to już ogniwo. Generalnie, jeżeli stężenie początkowe takiego roztworu elektrodowego jest 1 mol na decymetr sześcienny, a temperatura jest 298,15 Kelwina, no to mamy właśnie te potencjały standardowe odpowiednich półogniw. Zwróćcie uwagę, że to nie są tutaj same metale, tylko tu są konkretne półogniwa, bo potencjał to jest coś, co to jest parametr określający półogniwo, a nie na przykład metal. O tym to będę mówił głównie w drugiej części, ale weźmy sobie dla przykładu dwa. Półogniwo niklowe i manganowe. Jeżeli ja bym chciał policzyć teraz, jaki będzie potencjał standardowy takiego ogniwa, no to otrzymam, że jest to no tam niecały volt, że to jest niecały volt. Ale czy to jest napięcie, które mi da takie ogniwo, które będzie mi pracować? Które będzie pracować? No niekoniecznie, bo płynący prąd ma troszeczkę niższe napięcie, niż wynika z tej różnicy potencjałów. Te potencjały podaje się dla układu, w którym nie płynie prąd, czyli wtedy, kiedy one chcą reagować, ale nie mogą. Więc potencjał mierzy się albo jak prąd nie płynie, albo przy bardzo malutkim przepływie prądu. Bo im mniejszy prąd płynie w ogniwie, tym to napięcie jest bliższe temu właśnie potencjałowi. Stąd jakbyśmy wzięli zwykły voltomierz tam za paręnaście czy tam parędziesiąt złotych, nie wiem, z Castoramy, to on pokaże nam trochę inne wartości, nawet jak zbudujemy takie standardowe ogniwo, to niższe przede wszystkim powinien pokazać, jak ono będzie pracować, niż wynika z tej różnicy potencjału. No dobra, generalnie, ponieważ powiedziałem, że ogniwa można łączyć, no można, no zobaczmy. Zobaczmy, jak to sprytnie można zrobić. Zacznijmy tutaj od. Gdzieś mi to uciekło tu. Znowu od tej anody cynkowej. Tutaj cynk chce się utleniać, przekazuje swoje elektrody, ale do tego naczynia z miedzią. Po drodze można tu wstawić jeszcze jedno takie właśnie ogniwo, jakby. Czyli kationy siarczanowe trafiają do naczynia z anodą cynkową, ale innego. Ten cynk się utlenia, przekazuje elektrony tutaj i tutaj znowu aniony siarczanowe trafiają do naczynia, tym razem już tego początkowego. Czyli razem nam się to pięknie zamyka w obwód. Generalnie takie, jeżeli jedno ogniwo ma standardowy potencjał, jedno ogniwo Daniela,
Standardowe ogniwo Daniela ma potencjał 1,1 V, no to jak połączymy 2, to już mamy 2,2 V. No zobaczmy, jak to pięknie wygląda. Tutaj mamy pomiędzy tymi elektrodami różnicę 1,1 V, tutaj też, a tutaj się nam to sumuje pomiędzy tymi właśnie skrajnymi. To jest dwa razy więcej. Tu jest 7 zamiast 8, co wynika z tego, że to jest wartość przybliżona do trzeciego miejsca po przecinku, tutaj też. A jak sobie dodamy dokładne wartości i jeszcze raz przybliżymy, to wyjdzie, że tutaj jest 2,207, a nie 2,208. To tylko, żeby ktoś wiedział, skąd się wzięła ta 7. Ja zresztą takie rzeczy dosyć często robię, że podaję wyniki zaokrąglone, które w sumie no, mogą dać troszeczkę inną wartość niż to, którą jest tam gdzieś wpisane. No dobrze, no to chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Oczywiście tu sobie górą popłyną elektrony, a tutaj kluczami przepłyną sobie właśnie aniony siarczanowe, no i oczywiście jeszcze tym dolnym drucikiem też popłyną sobie elektrony. No to chodźmy jeszcze kawałeczek dalej. Możemy je też połączyć równolegle. I tutaj kwestia będzie taka, że jak je połączymy równolegle, to już zobaczmy. Tu mamy różnicę 1,1 V, tutaj też. No to jak będziemy mierzyć, to niezważne, czy prąd popłynie tędy czy tędy, to tak czy siak tu na końcach będziemy mieć różnicę potencjału właśnie 1,1 V. 1,1, ale gdyby te ogniwa były identyczne, to prąd popłynie dwa razy większy niż z pojedynczego ogniwa. No bo tędy popłyną elektrony, prawda, gdzieś ten strumień będzie dwa razy większy niż z jednego takiego ogniwa. Stąd napięcie będzie to samo, ale prąd popłynie dwa razy większy, bo będzie dwa razy więcej elektronów. Ja przypominam, że volt to nie jest jednostka prądu elektrycznego. Jednostką prądu, albo inaczej mówiąc natężenia prądu, jest amper. To jest związane z ilością płynących elektronów na sekundę, z liczbą płynących elektronów na sekundę. To jest prąd. I tutaj będzie dwa razy większy prąd, czyli popłynie tych elektronów dwa razy więcej, pod warunkiem, że są to identyczne ogniwa. No dobrze, no to jeszcze jedna rzecz. Tu jeszcze mam właśnie zaznaczone, gdzie płyną te elektrony, gdzie płyną sobie te aniony siarczanowe, ponieważ po co w ogóle robimy ogniwa? No po to, żeby wykorzystać te płynące elektrony jako źródło energii. Stąd też nie tylko sobie możemy latarki zasilać, ale też na przykład telefony komórkowe, no samochody mają też akumulator, zaraz o tym powiem, bo generalnie byłoby trochę niewygodne, jakby trzeba było z jakimiś wiaderkami chodzić, żeby sobie prąd generować, no to ludzie już od tego przełomu XVIII i XIX wieku no kombinowali i na przykład jak to usprawnić, żeby to było praktyczniejsze, dało się na przykład przenieść, żeby to nie zagracało całego laboratorium, jakieś tam zlewki, wiaderka, nie wiadomo co jeszcze. No to już budowano tak zwane właśnie różne baterie, już ludzie kombinowali, baterie albo stosy. Bateria to jest układ przynajmniej dwóch ogniw, zresztą stos to w sumie jest, można też nazwać baterią. W każdym razie takie szeregowe połączenie wielu ogniw pozwalało uzyskać duże napięcie. Na przykład 100 V, czyli takich no, kilkudziesięć, układ około setki w sumie. Zależy jeszcze jakich tam elektrod, jakich metali użyć. To dawał napięcie na przykład 200 V, taki stos. Generalnie co jeszcze? No, jeżeli byśmy zajrzeli do akumulatora samochodowego, to on zawiera ten ołowiowy 6 pojedynczych ogniw, które są ze sobą połączone. Podczas pracy takiego akumulatora na anodzie zachodzi reakcja utleniania ołowiu do siarczanu ołowiu, siarczanu 6 ołowiu 2, na katodzie redukcja ditlenku ołowiu też do siarczanu ołowiu 2, czyli sumarycznie wychodzi na to, że jest to taka reakcja synproporcjonowania ołowiu, że jest to reakcja synproporcjonowania ołowiu. Generalnie ogniwa dzielimy na odwracalne i nieodwracalne. Odwracalne to są właśnie akumulatory, no bo one można je rozładować i naładować z powrotem, czyli przywrócić ich stan praktycznie pierwotny. No zobaczmy, jeżeli reakcje wypierania na metali, to są reakcje zachodzące samorzutnie. Samorzutny proces to jest tak jak na przykład jazda rowerem z górki. Ja nie muszę pedałować, żeby zjechać z górki.
To jest proces zachodzący samorzutnie, w kierunku obniżenia energii. Czyli ogniwo jak pracuje, czy ogólnie jak zachodzi taka reakcja redox, na przykład w probówce takie wypieranie cynku, wypieranie miedzi przez cynk, no to jest to proces samorzutny, to się grzeje. To się grzeje. Jeżeli ktoś robił takie reakcje, no to na pewno zwrócił uwagę na to, że to się przecież grzeje. Są to reakcje egzotermiczne, egzoenergetyczne. Ale żeby wjechać pod górkę, no bo przecież mogę wjechać pod górkę, no to trzeba przyłożyć siłę skierowaną przeciwnie, żeby pokonać opory. Większą siłę, albo przynajmniej równą co do oporów, żeby nie zjechać w dół z powrotem, albo się utrzymać w ruchu pod górę, a generalnie, żeby w ogóle ruszyć, to i tak potrzebuje no, większą siłę, która pokona opór, no w drugą stronę skierowaną. W kierunku przeciwnym do tego, który nas jakby próbuje zepchać z powrotem. No, czyli zobaczmy. To jest reakcja zachodząca samorzutnie. Zresztą można ją przeprowadzić też w ogniwie, na przykład jakimś tam paliwowym. To jest reakcja zachodząca samorzutnie. Woda nie rozkłada nam się samorzutnie w temperaturze pokojowej na pierwiastki. Trzeba byłoby jej dostarczyć dużej energii, żeby się zaczęła rozkładać. Dlatego są takie filmy, których nie lubię, że jakiś tam ktoś wymyślił katalizator, który w temperaturze pokojowej rozkłada wodę. No to jest akurat niemożliwe, bo równowaga tej reakcji to jest reakcja praktycznie nieodwracalna. Nam nie pozwoli, żeby wodę rozłożyć na pierwiastki, trzeba po prostu dostarczyć przy okazji energii. Sama nam się nie rozłoży, dlatego mamy taki problem z produkcją wodoru. No ale do rzeczy. To jest reakcja zachodząca samorzutnie. To jest reakcja wymuszona. Wymuszona, czyli trzeba dostarczyć energii, żeby tę reakcję wymusić. No i teraz zobaczmy, jak to jest z tym ładowaniem akumulatora. Mianowicie, oczywiście wjeżdżamy pod górę, ładujemy akumulator, czyli znowu będziemy mogli z tej górki już zjechać samorzutnie. To jest reakcja, która zachodzi podczas pracy, rozładowywania tego akumulatora. Strzałeczka w prawo, żeby go naładować, to ja muszę tę reakcję odwrócić. Tu specjalnie podkreśliłem, żeby było widać, że zmieniłem kierunek strzałeczki w lewo. Czyli zapiszmy to tak, żeby było reakcja w prawo, no to muszę po prostu zamienić stronami substraty z produktami. Substraty z produktami i otrzymam tę reakcję, która zachodzi podczas ładowania akumulatora. No dobrze, generalnie na przykład telefony działają w ten sposób, komórkowe oczywiście, że uwalniają energię właśnie tej reakcji chemicznej, to znaczy ogniwo, bateria uwalnia tę energię. Zamiast w postaci ciepła to właśnie wykorzystuje się tę energię elektronów. Normalnie gdybyśmy te reakcje jakieś tam przeprowadzali, no to się wydziela energia głównie w postaci ciepła. A tu akurat wykorzystujemy to w ten sposób, żeby po prostu zasilić ten elektron. Zamiast ciepło to po prostu wykorzystać ten ruch elektronów do wykonania jakiejś pracy. Ale jak intensywnie telefonu używamy, tam sobie wiadomo, gdzieś tam oczywiście cały czas siedzimy w tej sieci, to ten telefon się też przy okazji grzeje. Znaczy grzeje się też sama bateria, bo nie cała energia jest zamieniana na pracę. To wynika z czego to właśnie pisze w drugiej części podstaw obliczeń chemicznych, z czego to wynika, że ta bateria się też przy okazji grzeje. Jeszcze też jednym pojęciem jest elektroliza. To też jest proces wymuszony, czyli to też jest tak jak ta jazda rowerem pod górkę. To też biegnie w kierunku przeciwnym do różnicy potencjałów. Czyli gdybym ja odłączył ten prąd, który mi wymusza elektrolizę, no to się zacznie reakcja odwrotna. To się zaczną procesy przeciwne, niestety, które dlatego też w elektrolizie jest to zresztą bardzo ważne, żeby na przykład rozdzielać od siebie produkty. No generalnie chcę tylko jeszcze przy okazji, kończąc to, bo tutaj się nie chcę specjalnie jakoś strasznie rozwodzić, chcę tylko powiedzieć, skąd to się wszystko wzięło i że to nie jest takie straszne i nie wiadomo w ogóle co i jak. Generalnie chcę zaprosić też przy okazji na film Nieabsurdy chemiczne, znaczy absurdy albo nieabsurdy, dlatego że pokazuję na tym filmie tutaj, w tym filmie reakcje, które często uchodzą za absurdy chemiczne, a jak się można przekazać, niekoniecznie tymi absurdami są, a właśnie wyjaśnię to w filmie drugim, właśnie w drugim filmie wyjaśnię, dlaczego to, co powszechnie uchodzi za absurdy chemiczne, wcale absurdem chemicznym nie jest, tylko po prostu
Bardzo źle myślimy nie tylko o reakcjach Redox, ogólnie o reakcjach po takim szkolnym czy nawet typowym akademickim kursie chemii. No to jest przede wszystkim w filmie drugim, w filmie trzecim również będę te problemy poruszał, no i ten w czwarty film, jak już mówiłem, to tak uzupełniająco. No dobrze, to do zobaczenia w kolejnym właśnie filmie, gdzie już porozmawiamy troszeczkę o samej teorii elektrochemii. Pozdrawiam, cześć!